Pierwsze pytanie chciałem zadać. Kto z Państwa zgadza się z następującą tezą, że sukces w zarządzaniu jest funkcją wiedzy? Ręka do góry. A kto zgadza się z następującym stwierdzeniem, że sukces w zarządzaniu jest funkcją charakteru? Widzę, że się podzieliliśmy tutaj pomiędzy biznes a organizacje pozarządowe. Otóż pierwsza szkoła to była technokratyczna szkoła zarządzania, druga szkoła to jest osobowościowa szkoła zarządzania. Bardzo dużo na jej temat napisano, bardzo dużo atramentu wylano, ale prawda jest taka, że wiedza plus charakter daje wartościowy i trwały sukces.